mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie, tu Andrew. I tak. Aktualności dotyczące Korei. Słuchajcie, aktualizacja, ponieważ jak wiecie, sytuacja się troszeczkę zmieniła i w plany moje pierwotne dotyczące eskapady do Azji dotyczyły Korei, Japonii. Kurwa. Japonii i Tajlandii. Na skutek tego, iż finanse się pozmieniały, musiała nastąpić czoraj dla tych planów i na razie to zostało zawieszone. I jak sytuacja wygląda? Planowałem to w momencie, kiedy kwota, którą miałem otrzymać z tytułu sprzedaży połowy mieszkania, miała wynosić między 30 a 40 tysięcy euro. Na skutek tego, że nie było takiej możliwości, sytuacja się zmieniła. Plany wyjazdowe są obecnie takie. Jeśli chodzi o pewny wyjazd, jest prawie pewny, tak na 90%, jest to początek sierpnia 2023, jest to tygodniowy, znaczy 8-dniowy wyjazd do miejscowości Malia na Krecie. Jest to wyjazd typowo wakacyjny, w ciepłe rejony, imprezowy, w celu porozrywkowania się. I tutaj szacunkowy koszt tego to wychodzi 5000 euro. No i tak to właśnie prawdopodobnie to będzie zrealizowane. Natomiast pozostałe wyjazdy są zależne od tego, czy otrzymam pieniądze z mieszkania, czy nie. Ponieważ oficjalnie właścicielem połowy mieszkania po babci jest moja mama. I sytuacja wygląda tak. Mieszkanie miało zostać sprzedane. Jednak jest duży problem, ponieważ ulica przy której się na mieście, Aleja Wyzwolenia w Szczecinie, została skierowana do remontu i w tej chwili jest całkowicie rozkopana. Nie ma możliwości dojechania tam żadnym pojazdem, ani samochodem, ani komunikacją miejską, ani taksówką. Nie ma, po prostu ulica jest całkowicie rozkopana, co automatycznie oznacza duży problem ze znalezieniem potencjalnego kupca. Moja ciotka, siostra mamy, która jest właścicielką drugiej połowy mieszkania, zdecydowała się odkupić tę połowę od mamy za kwotę 130 tysięcy złotych, czyli obecnie około 24 tysięcy euro. I teraz tak. W związku z tym, że kwota jest znacznie niższa niż przewidywałem, to postanowiłem, że zrealizuję za 20 tysięcy euro dwa wyjazdy. Każdy z nich będzie kosztował około 10 tysięcy euro. Założenie jest takie, że pierwszym wyjazdem będzie wyjazd do Korei, który planowałem zrobić w pierwszym i drugim tygodniu lipca. Następnie drugim wyjazdem byłby wyjazd do Nowego Jorku, który chciałem zrealizować w trzecim i czwartym tygodniu lipca, czyli przed wyjazdem do miejscowości, do Malia na Krecie. Oczywiście głównym podstawą tego założenia jest to, iż otrzymam od mamy te pieniądze, natomiast ponieważ oficjalnie te pieniądze za właścicielem połowy mieszkania była mama i pieniądze idą do mamy, będą wpłacone przez ciotkę do końca grudnia 2022, no to od mamy zależy, czy ja te pieniądze zobaczę, czy nie. No i obecnie robiłem szacunek kosztowy i proceduralny dotyczący wyjazdu do Korei, do Seulu, w celu nagrywania filmów na YouTubie. Jakie tutaj się wychodzą koszty, jak to cała sytuacja wygląda. Tak więc to jest strefa czasowa GMT plus 9, czyli 9 godzin do przodu względem Greenwich. Oznacza to, że jest to 8 godzin do przodu względem Berlina, bo Berlin jest w strefie GMT plus 1. I przelot jest linią Air France z przysiadką w Paryżu na lotnisku Charles de Gaulle. Ponieważ w tej chwili różne są połączenia. Są połączenia Lufthansa z Berlina z przysiadką w Frankfurcie do Incheon, albo z Berlina z przysiadką w München do Incheon, do Seulu, albo z Emirates, tutaj mamy przysiadkę w Dubaju,
z Berlina do Dubaju i z Dubaju do Seulu. Mamy też Qatar Airways z Berlina do Doha i w Doha przesiadka do Seulu. Mamy Finnair z Berlina do Helsinek, w Helsinkach przesiadka. No, jest jeszcze KLM z przesiadką w Amsterdamie. No i linia, na którą ja się zdecydowałem, to jest na chwilę obecną Air France. Ma bardzo dogodne połączenia z Berlina do Paryża na lotnisko Charles de Gaulle CDG i z Charles de Gaulle dalej jest lot do Seulu. Bardzo to dogodne jest połączenie po prostu. Jakie potrzebujemy tutaj dokumenty? Pierwszą rzeczą jest KETA, czyli Korean Electronic Travel Authorization. To jest elektroniczna wiza. I ona to działa na zasadzie takiej, że potrzebujecie po prostu taką elektroniczną autoryzację podróży, żeby móc pojechać. Nie potrzebujecie w tej chwili wizy papierowej, żeby lecieć do Korei. Nie potrzebujecie już wypełniać żadnych formularzy covidowych. Tylko kwestia jest taka. Musicie być albo zaszczepieni trzema dawkami, trzema lub czterema dawkami, albo mieć test zrobiony. I potrzebujecie e-wizę. Taką e-wizę składacie online, KETA. Tam musicie podać dane ze swojego paszportu, numer paszportu, imię, nazwisko, tam mail. Ważnymi rzeczami, które trzeba podać, jest numer paszportu, data ważności, data urodzenia, data wydania paszportu, data ważności. Wszystkie dane z paszportu są potrzebne. Do tego musicie podać wasz numer telefonu kontaktowy, pod jakim będziecie dostępni. Musicie podać adres, pod jakim będziecie przebywali w Korei. Może to być, to oczywiście, jeżeli będziecie przebywali w hotelu, to podajcie adres i nazwę i adres hotelu. Jeżeli u znajomych, imię, nazwisko znajomego, adres. No i musicie uiścić opłatę. W tej chwili nie pamiętam, ile to jest w koreańskich łonach, ale to wychodzi mniej więcej między 12 a 15 euro, taka opłata. I to jest rozpatrywane do 72 godzin, do 3 dni, do 72 godzin, więc musicie to zrobić przed wylotem, a najlepiej jest to zrobić przed rezerwacją, zanim zaczniecie rezerwować hotele, zanim zaczniecie rezerwować przelot, najpierw sobie zróbcie KETA, ponieważ w ciągu 72 godzin to będzie rozpatrzone. Jeżeli nie macie żadnych tam poważnych spraw, rzeczy za uszami, no to bez problemu zostanie wam to przyznane, ale nie ma co wcześniej kupować biletów na samolot, dopóki nie będzie KETA przyznane, ponieważ jeżeli będzie odmowa, wtedy musicie zrobić wizę papierową, więc to jest ważne, żeby najpierw robicie KETA, a dopiero potem całą resztę dokumentów. To jest ważne. No i w momencie, kiedy macie KETA status approved, to jest przyznane na 2 lata, macie e-wizę turystyczną na 2 lata, przy czym jednorazowy pobyt po wjeździe do Korei nie może przekraczać 90 dni, czyli 3 miesięcy. Tak to wygląda. No i jeśli chodzi o lot, to już wam powiedziałem. Jeśli chodzi o te fajne hotele i hostele w dobrych cenach, już wam mówię, jakie są możliwości. Pierwsza rzecz, jeżeli jedziecie w jedną osobę, to 3, które znalazłem na Bookingu, bardzo fajne hotele. Cztery, ale dobra, najpierw zacznijmy od tych 3. Pierwszy to jest Birdness Hotel Honda for foreigners only. To jest typowy hostel turystyczny, pokoje 6 i 8 osobowe, łóżka po prostu w dormitoriach. Co jest w nim tego fajnego? Że tutaj macie tą możliwość właśnie poznania innych turystów, taki studencki klimacik, naprawdę bardzo przyjemne, i to kosztuje 100 euro za tydzień. Jeżeli przyjeżdżacie w środę, a będziecie wyjeżdżali w kolejną środę, czyli od środy do środy, no to kosztuje was to niecałe 100 euro. Cena moim zdaniem jest super, jak na tydzień. Przy czym jest to hostel. Dla osób, które by chciały w hostelu poznać innych ludzi, jest to naprawdę fajne. Jeżeli byście jednak potrzebowali typowy hotel z pokojem jednoosobowym,
to mamy tutaj Spring Light w cenie 200 euro za tydzień i Seoul Delbit Dongda Dust House też w cenie 200 euro. Jeżeli byście jednak potrzebowali pojechać sobie w 3 osoby ze znajomymi albo rodzinnie, to w tym momencie mamy Spring Light w cenie 350 euro za tydzień lub Seoul Dolby Dongda, czyli też ten który był wcześniej, w cenie 250 euro za tydzień. Do tego z miejsca warte odwiedzenia, czyli Ensoul Tower, Lotta Tower, Danam, Shop and Eat in Mendong, Kwanaham Square, Chenongdang Palace, Banhong Hanhong Village, Kwanjang Market, Dongda Design Plaza, Tomon Road, Dongdu Dan Palace i DMZ, Demilitarized Zone. Sorry, ale po prostu przeczytanie tego stwarza mi niesamowite trudności. Jeśli chodzi o to, gdzie wieczorami warto pójść, żeby się pobawić, poimprezować, to mamy tak, ogólnie cały Itaewon, Honda i Dandam. Przy czym ja tutaj bym się skupił właśnie na Dandam i Honda. No. Dalej. Co trzeba kupić i mieć? Słuchajcie, w momencie, jak lądujecie na lotnisku w Korei, w Seulu, podstawową kwestią jest tak. Będziecie potrzebowali kartę na internet. Dowolną kartę dla turystów. Która po prostu będzie Wam potrzebna, żeby mieć kontakt ze światem. Bez internetu w telefonie w Korei nie załatwicie nic. Nic nie zrobicie, nic nie załatwicie. Potrzebujecie kartę SIM na internet. I to jest tak, że potrzebujecie mieć dwa telefony. Swoją kartę macierzystą, domową macie na w telefonie tym swoim głównym, który używacie na co dzień i w nim wyłączacie dostęp dane mobilne, dostęp do internetu po to, żeby Wam nie nabiło identycznego rachunku za roaming, ponieważ roaming poza Unią jest bardzo drogi, więc wyłączacie sobie dane mobilne po to, żeby mieć, nie płacić za dużo, ale musicie mieć włączony telefon ten domowy po to, ponieważ jeżeli będziecie płacili kartą, pierwsza, druga transakcja za granicą, poza Unią, bank może do Was zadzwonić, żeby potwierdzić, że nikt Wam karty nie ukradł. Jeżeli nie będziecie dostępni pod telefonem, bank może Wam zablokować kartę płatniczą, więc będziecie mieli bardzo poważny problem, a pamiętajcie, że jest różnica czasu 8 godzin. Więc tutaj jak w Korei jest rodzina w Europie jest godzina 10, w Europie tutaj w Niemczech macie 10, to w Korei jest 18, więc ważne, żeby o tym wiedzieć, ponieważ jeżeli będą do Was dzwonili, to będą do Was dzwonili w godzinach dziennych, ale godzinach dziennych Europy z tego czasu. Czyli jeżeli będą dzwonili powiedzmy o godzinie 18, to w Korei będzie druga w nocy. Więc dlatego są potrzebne Wam dwa telefony i do tego drugiego telefonu, nazwijmy go travelowym, wkładacie kartę koreańską i w nim korzystacie z internetu. Ważne, żeby oba telefony były telefonami, które obsługują 5G, ponieważ bez 5G w tej chwili na świecie zginiecie. I gadanie, że w Europie, w niektórych krajach typu Polska czy Czechy tam słabszy zasięg 5G, jeszcze 5G nie jest tak rozbudowane, głównie jest 4G. Słuchajcie, pamiętam rok 2013-2014, gdzie większość ludzi używało telefonów 3G, a dopiero 4G w LTE wchodziło i ludzie mówili, po co ci telefon z LTE, jak mało gdzie to działa. No właśnie. Dlatego teraz są miejsca, na przykład w Niemczech, gdzie działa tylko 5G i nie użyjecie innego telefonu, więc oba telefony muszą być telefonami 5G. No i na lotnisku od razu potrzebujecie kupić kartę T-Money. Możecie ją kupić albo w convenience store, albo możecie ją kupić w automacie. Karta T-Money to jest taka elektroniczna portmonetka, którą możecie płacić za metro, za przejazdy metrem, ponieważ
O ile w Niemczech możecie w aplikacji kupić sobie bilet, o ile w Wielkiej Brytanii działa system kart zbliżeniowych, że normalnie zbliżacie telefon albo kartę płatniczą do terminala, na bramce wejściowej do metra i wam to ściąga stąd, a bezpośrednio, tak w Korei jest używana do typu, albo są karty bezpośrednio miejskie, albo karty portmonetki T-Money. One są o tyle fajne, że one działają i w metrze, i w vending machines na zakup różnych ciekawych rzeczy. Więc karta T-Money będzie wam potrzebna i warto wykupić sobie jeszcze kartę na zwiedzanie Discover Seoul Pass, ponieważ z nią macie wstępy do wielu miejsc dużo, dużo tańsze, albo nawet wliczone w jej cenę. Ona kosztuje dosyć sporo, bo 70 tysięcy wonów na 3 dni, ale naprawdę jest to warte. I teraz tak, jeśli chodzi o podliczenie, e-visa KETA, Korean Electronic Travel Authorization, to jest około 15 euro za osobę, ważna jest przez 2 lata. Parking na lotnisku w Berlinie podrożał, jeszcze w zeszłym roku kosztował za tydzień 40 euro, w tej chwili kosztuje 74 euro, podrożał prawie 2 razy. Cenę lotu, tu bilety lotnicze są w tej chwili w cenie zaczynają się od 900 euro w dwie strony na tą porę. Taniej nie znajdziecie, może 850 euro znajdziecie, ale niżej nie ma szans. Podrożało sromotnie. Karta SIM to jest 32 euro tutaj na 10 dni. Na 10 dni, wy będziecie sprawdzać 7, ale do 10 dni kosztuje 32 euro i w tym momencie macie nielimitowany internet 4G i 5G. No i tak to wygląda, więc na start w momencie rezerwacji tego wszystkiego potrzebujecie tutaj lot, przyjąłem cenę 1000 euro, ponieważ zaokrągliłem. Parking 74, tutaj 15 za KTA, zamówienie karty SIM, to wam mówię tak, na start 1200 euro musicie wyłożyć, żeby to wszystko porezerwować. Może się uda wam zmieścić ten cały wyjazd, no bo patrząc, że tutaj to hostele są tanie, może wam się to uda zmieścić w 4-5 tysiącach euro. Przy czym największy koszt to będzie właśnie przelot, ten 1000 euro. W 4-5 tysięcy euro może się wam to uda zmieścić. Natomiast ja liczę tutaj budżet 10 tysięcy euro. Uda się to zrobić za 6, za 7 tysięcy euro, to zostanie reszta na bieżące wydatki, na rozwój kanału, na zakup jakiegoś sprzętu, na przejazdy po Europie. Ale budżet 10 tysięcy euro zakładam na to, żeby móc sobie tam pozwiedzać, pochodzić po tych wszystkich lokalach, po tych wszystkich klubach wieczorami, popatrzeć, gdzie się ludzie bawią, właśnie Gangnam, Itaewon, Honda, to wszystko, żeby właśnie sobie zobaczyć. Taki jest mój plan na tą chwilę, zaktualizowany, ponieważ wczoraj go aktualizowałem. No fajnie, wygląda to bardzo fajnie, no chciałbym, zobaczymy, czy się uda. To zależy od finansów, czy otrzymam te 20 tysięcy euro za tę połowę mieszkania. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam i pytania do planów koreańskich w komentarzach. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.